jesteście młodzi i o czymś myślicie, o tym, żeby zrobić jakiś biznes, jakąś inicjatywę, to przestańcie o tym myśleć i to zróbcie. Świat kształtujemy sami i sami możemy zdecydować, jak chcemy, żeby wyglądał nasz świat, nasze życie. Paweł właśnie skończył szkołę. Zawsze chciał być samodzielny i cenił sobie finansową niezależność. Próbował już różnych prac. Niektórych sprawdzał się całkiem nieźle, ale w żadnej nie czuł się do końca spełniony. W końcu postanowił otworzyć własną firmę. Paweł szybko zdecydował, że będzie to sklep internetowy. Tylko co w nim sprzedawać? Okazało się, że w internecie można już kupić niemal wszystko. W końcu przypomniał sobie, że na studiach uczył się żonglowania i w całym mieście nie mógł znaleźć odpowiednich piłeczek. To było to. Postanowił, że otworzy sklep ze sprzętem żonglerskim. Każdy młody człowiek, który chce rozpocząć swój biznes, musi się liczyć z tym, że osiągnięcie sukcesu wymaga dobrej analizy wszystkich błędów, które go czekają po drodze. Teraz najlepiej do tych błędów podchodzić jak do crash testów, czyli sytuacji, z których czerpiemy jakąś wiedzę, naukę i potem stajemy się mocniejsi. Jest coś takiego, że prezentuje się ludziom, szczególnie w biznesie, różnych ludzi sukcesu, ludzi, którzy osiągnęli wiele i mówi się, i pokazuje się ich, mówi tak, proszę, on to robi w ten sposób. Zobaczyliście model 3-4 start, proszę bardzo, jedziemy. W żonglowaniu, jak i w życiu, piłeczki spadają, czyli czasami zdarza się, że to coś, co robimy, nie do końca wyjdzie tak, jak chcemy. I ważne jest to, żeby podnieść się z tego i próbować jeszcze raz. Na szczęście możemy korzystać z jakichś już wzorców dostępnych na rynku. Przecież są ludzie, którzy odnieśli sukces, mają pewne modele działania, pewne modele biznesowe, do których możemy się odnosić. Sklep Pawła działa całkiem nieźle. Ale pracy jest z tym co niemiara. Paweł często musi siedzieć do późnej nocy. Dostaje setki maili, musi koordynować dostawy i wysyłki. A do tego wszystkiego cały czas trzymać rękę na pulsie finansów firmy. Okazuje się, że biznes to niezła żonglerka. To zbyt wiele jak dla jednej osoby. Pora zatrudnić pracownika. Po przejrzeniu wielu CV w końcu znajduje odpowiednią osobę. Nareszcie wszystkie ważne sprawy załatwione są terminowo, a Paweł ma trochę czasu dla siebie i swojej dziewczyny. Bardzo łatwo jest porównać żonglowanie do codziennej pracy, tak? Kiedy realizuje się całą masę projektów, żonglowanie projektami, żonglowanie czasem, zasobami, możliwościami. Powiedziałbym, że troszeczkę łatwiej żongluje się na co dzień w dużej organizacji niż tymi piłeczkami, ale myślę, że to jest kwestia wprawy. Żeby zostać mistrzem trzech piłek, trzeba najpierw zostać mistrzem jednej chustki. Żonglerka i kariera zawodowa są tak bardzo podobne. W życiu zawodowym też dostajemy pewne zadania, które są trudne i które z pozoru wydają się nierealne realizacji. Postuluję następującą regułę. Najpierw powiedzieć tak, a potem zastanawiać się, jak można zrealizować to nasze tak. Nie należy się poddawać. Trzeba być konsekwentnym i trzeba pracować, ćwiczyć i wtedy szanse, że osiągniemy ten efekt są bardzo, bardzo duże. Nie bójmy się tego. Jeżeli zauważymy, że właśnie jest jakieś ryzyko porażki, odnieśliśmy małą porażkę, to może po prostu skręćmy 20 stopni w lewo, wyznaczmy sobie 3 kolejne punkty, zobaczmy dokąd nas doprowadzą i czy idziemy dalej tym kursem, czy może troszeczkę zmienimy. Młodym osobom, które chcą zacząć działać, poradziłabym to, żeby mieli otwarte głowy na naukę. Szybko okazało się, że Paweł ze swoim pomysłem nie był jedyny. Sklepów z piłeczkami do żonglowania jest coraz więcej. Ceny we wszystkich sklepach są podobne i Paweł zauważa, że coraz więcej klientów wybiera innych dostawców. Zamówienie jest mniej niż pół roku temu. Kryzys. Trzeba działać. Musimy jakoś przekonać klientów do naszego sklepu. Paweł wpadł na świetny pomysł. Zrobimy wideobloga, na którym będziemy pokazywać triki żonglerskie. Do tego potrzebna nam będzie strona Facebook. Zrobimy internetowy klub żonglerski. Klienci zachęceni filmami Pawła i ciekawymi rozmowami toczącymi się w sieci znów zaczęli wybierać jego sklep. Zaufali mu jako internetowemu ekspertowi do żonglowania. Najważniejsze spostrzeżenie Pawła to fakt, że biznes to nie tylko pomysł, ale przede wszystkim niepoddawanie się i wymyślanie coraz to nowych rozwiązań. My możemy tą przyszłość kierować. To, jaka ona będzie, zależy od nas, od nikogo innego. Życie nagradza przygotowanych. I myślę, że to jest dobra dewiza, żeby ją stosować w życiu. Cząsteczka każdego sukcesu jest zbudowana z atomów porażek. Ten, kto uważa inaczej, po prostu ma małe doświadczenie albo stawiał sobie bardzo nisko poprzeczkę.
Porażki są wkalkulowane w dążenie do celu i nie należy się nimi przejmować, natomiast należy je traktować jako informację zwrotną. To jest tak jak z żonglowaniem i z piłkami. Nie jest istotne, jak wyrzucasz piłki. Istotne jest, czy je podniesiesz, kiedy upadną kolejny raz, a zawsze będą upadały. O wiele prościej jest rozpocząć nowe przedsięwzięcia w internecie. Wielu z Was o tym myśli. Czy jest jakaś złota rada? To, jakie są potrzeby ludzi, czyli znowu wracamy do tego pytania dlaczego, są kluczem do sukcesu. Jeżeli potrafimy to wyjaśnić, jeżeli potrafimy znaleźć tą niszę, to nie musi być nisza demograficzna mała, tak? To może być nisza w potrzebach i to jest, myślę, że najważniejsza nisza, jaką każdy z Was może zagospodarować, jak tylko troszeczkę popatrzy w lewo i w prawo.